No tak, zniża się 15 tysięcy kilometrów przebiegu, czyli czas na przegląd okresowy. Czyli co? Łapiemy za telefon, dzwonimy na infolinię, umawiamy sobie termin i przed nami wspaniała perspektywa spędzenia kilku godzin w poczekalni serwisowej. Ale jest na to sposób, czyli droga na skróty, a nazywa się Express Service. To jest wózek narzędziowy, a właściwie to są dwa wózki. Bez nich nie byłoby ekspres serwisu. Przez prawie rok polscy inżynierowie Toyoty dopracowywali te konstrukcje. Dzisiaj są one lepsze od swoich japońskich pierwowzorów. Ale po co to całe zamieszanie z wózkami? Czemu służy ekspres serwis? O to zapytam mistrza. Mistrza serwisu oczywiście, czyli Grześka. Grzesiu, po co to całe zamieszanie z ekspres serwisem? No Robercie, to bardzo proste. Dzięki ekspres serwisowi jesteśmy w stanie skrócić czas twojego przeglądu o połowę, a nie zapłacić żadnych dodatkowych pieniędzy w związku z tym. No dobra, ale gdzie jest haczyk? Ty każesz tym swoim mechanikom biegać dwa razy szybciej przy tych samochodach? Nie, w żadnym wypadku. Tempo pracy jest dokładnie takie samo. Różnica polega na tym, że jest podzielona praca na dwóch specjalistów. Każdy ma swój oddzielny wózek i dzięki temu jest w stanie wykonać tę usługę o połowę szybciej. Przykładowo w zwykłym przeglądzie mamy zdemontowane jedno koło. W ekspres serwisie mamy zdemontowane już dwa koła. Mhm. Kiedy w klasycznym przeglądzie nie mamy skończonych jeszcze hamulców, natomiast w ekspres serwisie mamy już, jesteśmy w trakcie wymiany oleju i sprawdzania układu zawieszenia. Czyli jest szybciej. Jest zdecydowanie szybciej. Grzesiu, zdradź mi tajemnicę, dlaczego ten wózek jest taki ważny? Spójrz, Robercie, zbudowaliśmy ten wózek tak, aby był jak najbardziej ergonomiczny podczas pracy mechanika, żeby jak maksymalnie skrócić jego czas podczas obsługi. Jest specjalna kuweta na przykład, do której wszelkie zanieczyszczenia podczas przeglądu się dostają. Można ją bardzo łatwo wyjąć, oczyścić, żeby przejść do następnych czynności. I wraca na miejsce. Szybko i łatwo. Szybko i łatwo. No i tu jest jakiś stojak jeszcze, prawda? Tak, stojak jest bardzo ważny, ponieważ ergonomia jego pozwala na ustawienie koła w dobrym miejscu, żeby nie trzeba było się schylać, oszczędzamy plecy i jednocześnie też czas. No i mnóstwo pewnie narzędzi pod ręką. Tak, oczywiście. Narzędzia są, ale nie mnóstwo, tylko podstawowe, które są potrzebne do obsługi samochody. Rzeczy pomiarowe i oczywiście klasycznie 14 i 17, która jest potrzebna do przeglądu. Grzesiu, ale dobry serwis to dobrzy ludzie. Dobierasz ich w jakiś specjalny sposób? Tak, oczywiście jest to praca zespołowa, więc muszę dobrać tak ludzi, aby pracowali w podobnym tempie, żeby jeden drugiemu nie wchodził w drogę. I oczywiście wzrost jest też ważny, żeby pracując pod samochodem mieli równe szanse. Wiesz, ale dla mnie ekspresowo czasem może oznaczać mniej dokładnie. Czy nie tracicie tej jakości Toyoty? W żadnym wypadku. Jakość jest zachowana. Standardy Toyoty są zachowane przy jednym i przy drugim przeglądzie. Czy to ekspres serwis, czy standardowy. Wykorzystujemy do tego oryginalne części i oryginalne płyny. Jedyna różnica między tymi przeglądami to jest czas, który ty zaoszczędzisz. To skoro tak dobrze to wszystko wygląda, to dlaczego każda obsługa serwisowa nie ma takiej wersji ekspres? Robercie, wózek został tak spersonalizowany, że można było nim wykonywać przeglądy. Są w nim podstawowe narzędzia, które nam są potrzebne do wykonania przeglądu. Jeżeli potrzebujemy wykonać większe naprawy, niestety nie jest on przygotowany pod tego typu cele. Dlatego musimy wtedy umówić samochód w normalnym trybie, żeby dokładnie wykonać naprawę. Czyli jeśli ekspres, to z przeglądem okresowym. Oczywiście. Przegląd okresowy nie musi oznaczać dla nas straty wielu godzin. Możemy ten czas skrócić o połowę, dlatego warto zapytać o ekspres serwis, gdy umawiamy taki przegląd. Większość dealerów Toyoty ma go w swojej ofercie.
i to bez żadnych dodatkowych opłat. Oszczędzamy nasz czas i nasze pieniądze.